Dzień dobry, z tej strony Darek. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i znajomych, i uczniów, i przyjaciół, i wszystkich generalnie. Miejsce na pewno niektórzy już rozpoznają. Otóż jest to kaplica pod wezwaniem Ducha Świętego na Górze Witosławskiej, a ja jestem tutaj na takim krótkim wypadzie. Po pracy wyrwałem się kilka godzin przy komputerze w pomieszczeniu. Stwierdziłem, że po prostu wyjdę gdzieś w przestrzeń. Jestem tutaj już któryś raz i stwierdziłem, że wypróbujemy troszeczkę sprzęt, ale przede wszystkim dla zdrowia podejmę taki wysiłek fizyczny i przejdę się. Wykonam taką trasę, która będzie troszeczkę wymagająca, pod górę do fajnego, ciekawego historycznie, ale też i przyrodniczo miejsca. To jest moje pierwsze nagranie, także wybaczcie mi. Mogłem wziąć większy statyw, ale muszę trzymać aparat. Dobrze, że na takim małym statywie. No i kilka słów. Zobaczymy, jak to nagranie wyjdzie. Przeszedłem drogą stamtąd. Od strony Witosławic. Góra Witosławska i kaplica na tej górze. Miejsce magiczne, można powiedzieć. Już znane od wielu lat. No i ciekawe też, można tu przyjść i bez maseczki troszeczkę zażyć świeżego powietrza, ale też i pooglądać. Jeszcze dzień, najwyżej dwa, i taka wiosna i ciepła i kwitnąca, prawdopodobnie będziemy już ją mieli. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas na obejrzenie tego filmu. Dziękuję też uczniom, że tym aktywnym i tym mniej aktywnym, że się starają na tyle, na ile mogą. Dają mi pracę, z której daje też mi napęd i też daje mi możliwość oceny, zwłaszcza tych najaktywniejszych, najlepszych, stawiania najlepszych ocen. To może tyle jak na pierwszy film. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie jakościowo. Wrzucę to bez żadnej obróbki. Jakbym wiedział, to bym się ogolił jeszcze. No. A, tutaj jest fajny szlak, oczywiście czerwony szlak. Góra Truskolaska, Witosławska i dalej na Górę Jeleniowską i na Nową Słupię. I widzę, że są twardziele. Widziałem przynajmniej 8 śladów rowerowych i to takich świeżych. A tam jest całkiem spore błoto. I ci twardziele rozdzielili się na dwie grupy. Taka, która poszukała łatwiejszej drogi, i tacy, którzy po prostu wymiatają niezależnie od stanu nawierzchni i stanu błota. No to tyle. 3 minuty gadania za dużo, słuchajcie. Pozdrawiam wszystkich, życzę zdrowia. Trzymajcie się. No hej.